Cześć, witajcie, tu Anti, a wy jesteście na kanale AntiPJK. To już drugi odcinek z serii Wiedźmina. Wyruszamy w pogoń za Yennefer, która w jakichś okolicznościach straciła nam się. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radovida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mi? W coś trzeba wierzyć. Może ci się odechciała. Nie tak szybko. Jedziemy? Na pomoc! Na pomoc! Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Jak to Polak pazerny. Parę koron zawsze się przyda. Tylko Mieszek akurat u mnie chudy. Wpierw Nilfgaardczycy część towaru zabrali, a teraz to... Macie. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... W białym sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej rzetni, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. No, z tego co widzę, to od razu jest kupiec. Możemy wejść w interakcję, czy... Witajcie. Nie. Witajcie. Nie możemy. Siadamy na płotkę i ruszamy dalej zatem. Swoją drogą, gryf tak blisko wsi, to dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie. I wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Wejdziemy od razu sobie do tej tablicy może. Jeżeli będzie taka możliwość. Jedź, płotka. Bardzo ciekawie jest to zrobione, te historie, które się przewijają. Bo tablica jest póki co... A jest, pełna.
spokojnie. Och, to nie Red Dead Redemption. Bierzemy wszystko. No, nie jest tak łatwo się przyzwyczaić do tego trybu sterowania. Jedziemy! Postacią. Ale jakoś sobie poradzimy z tym. Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko her, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie. Z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląkł. Zdążyliśmy się z nim poznać. Wredna bestia. Wredna? Mało powiedziane, biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. No, ale dość o nieszczęściach. Czym mogę służyć? Dla mnie wódeczka. A wy? Też się czegoś napijecie? Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. No i mam od sklepu. Są tu gry tego, karty do grania. Nie mam pojęcia, co one wnoszą do gry. I co? Na razie się chyba wstrzymam, kupimy może te eliksir, wygląda, że regeneruje żywotność. Tyle. Niezły ruch tu macie. Co?
Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co? Owszem. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. Takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Dzięki, to wszystko. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Jennifer. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Słyszałeś, że czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchyś czy jak? Nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompanii trza, to do obory i z bydłem się przy żłobach obraca. Toś mu dosrał, Dromił. Tracę cierpliwość. A jak ją stracę do reszty, wasze głowy potoczą się po ziemi. Myśmy tylko sobie dworowali. Nie nerwujcie. Była tu kobieta o kruczo-czarnych włosach, ubrana w czerni biel. Panie, my nic nie wiemy. Ostawcie. Zostaw nas. My z tobą ani gadać, ani bić się nie chcemy. Czego wam jeszcze trzeba? Jak ci się podobają nilfgaardzkie rządy? Jak każde inne. Ściągają podatki, rekwirują to i tamto, ale i dbają o to, żeby we wsi spokojnie. A te Mary ci nie żal? Żal to mi jej może było z pół roku temu, po śmierci króla Foltesta. A teraz? Teraz to ja tylko chcę, żeby już spokój nastał. Bywaj. Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurdzkiej. Geralt, wiedźmin, zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowców. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Wracaj między te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. Tu nie będzie rad wydziałowych, errat i innych habilitacji. Zabije cię pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Niby czemu? Jestem cywilem, bezstronnym.
Buty. Co? Zarżnie cię dla butów. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Midgard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda. Cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, Wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Podarujemy sobie grę w gwinta. Może kiedyś przy okazji. Szkoda. Pograłbym z miejscowymi, ale że oni nawet do 10 nie zliczą, to i reguł nie pojmują. No nic, wróć, jeśli zmienisz zdanie. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wangerbergu. Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego Wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi. Rzeźnika z Blaviken. Mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter Odim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć okrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nidgarskiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Już sobie wypiłeś? To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym ci naklepał.
Gdybym miał worek na głowie i związane ręce, chociaż nie, wtedy też nie. Ciesław, Leszko, odstąpcie! Tam przybłędzie nauczkę w pojedynkę! Moja chyba należy teraz do mnie! Wyrwać mnie! Umrzesz! Co? Przyszła ci ochota? Pizda. No powiem wam, co w mistrzostwa mają konkretne. Nie idzie za dużo wyciągnąć, z tego co widzę. Może to się zmieni. Pierdolisz jak jednorożec południcy. Szukasz kłopotów? Bardzo ciekawie to brzmi. Ten guzik. Przetrzepiemy sobie baraki. Ciekawe mam zdolności, potrafię gasić świece. Wieści z Wizimy? O, wysłucham komuś. No dość agresywnie ludność jest na mnie nastawiona. Ciekawie ten świat wygląda. Nie można zaprzeczyć. Użyjmy oka. Czy przepraszam, wyostrzenia zmysłów Wiedźmina. Pan ma chorą rączkę. Nawet piecyk potrafię zgasić. Ciekawa sprawa. Szukasz kłopotów? Co ciekawe, ludzie nawet jak są w domach, to się póki co nie burzą, że okradam ich bezczelnie. Nie gaś, nie podpalaj, tylko zabierz. Thank you.
Kotka, tu stoi. O, proszę. Ciekawostka. To porządna wieś. Trzymaj się od mojej rodziny z daleka. Piekielne brzmi ogień. Widzę jakiegoś bożka. Gra ma nawiązywać do słowiańskiej kultury, co podnosi moją ciekawość. No ale chyba pomalutku dość tego grabienia. Trzeba się ubrać za jakieś misje. Wydarzenia w tej grze. Polecimy chyba dalej po prostu fabularnie. Zobaczymy, co masz w domu. A nie zobaczymy. Zamknęłaś. O, wciągnęłaś. Nie, patelnie. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś niegomość i wszedł jak do siebie. Staje przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. Trochę się dziwiłam. O co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Zaiste porywająca historia, która mam nadzieję, że wkrótce się skończy. Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jego gość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. Ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdź tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek.
i jesteśmy w środku. Przeszukamy sobie od razu. Okradniemy naszą babcię. Ciało. To tłumaczy smród. Uduszony garotą od tego stare blizny, jak u żołnierza. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczej. Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Proszę, twoja patelnia. Moja? No ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnej. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku, na drogę. Usmażę sobie na kolację ciało. No, z tego co widzimy, trzeba trzepać te domy, bo widziałem, że jeden z itemów to była jakaś receptura na bełty. Pewnie później jakąś kuszę otrzymamy, czy coś w tym stylu. No dość ciekawie to się zapowiada, póki co muszę powiedzieć. Słyszę wilki. Nic nie widać. Utopielce mamy tutaj. Ale my sobie przelecimy przez to bagno. Mieliśmy dotrzeć. Czego chcesz, przygłęda? Nie dostaniesz nic do jedzenia. Nie ode mnie. To prawda akurat. Święta prawda. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sargwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Z
Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko Nordlingu, tu się nie zgaduje. Do wieży! No, jak mi się zrozumiałem na języku. Stoj! Będziemy musieli zarekwirować część waszych zbiorów. Hasło? Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? No aha, czyli jednak szpieg albo prowokator. Pytam z czystej ciekawości. Aha. No więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygramy, a to z powodu tego, że Radowid jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię. A właśnie, chciałeś coś kupić? Pokaż mi swój towar. No, myślę, że broni też tu będzie bez liku. Tu przedmioty do kupienia. Cóż to będzie? O, póki co niewiele wiemy na ten temat, więc nie będziemy zakupywać, tylko przejrzymy. No też tutaj zawiadanie mamy, ale jak już widać było, bełty możemy wytwarzać. Cholernie. To ile wiesz, Darzyta? I ile powiecie, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 koców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest Temercycy, wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Billiego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivi, Wiedźmin. Wadger. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym Gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy.
Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zostawić pułapkę. Po tonie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jaki jest płci, czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszła. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakła. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak. Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Tomira i Mysław. Dzięki. Es zund, jak ten? Dużo klikania na początku. Troszkę dalej nam się już tutaj odkryło. To jedziemy, nie? Siadamy na płotkę i w drogę. Musimy uważać na topielców. Co nie będziemy się tak. Postaramy się przynajmniej nie interesować pobocznymi wydarzeniami. Skupimy się trochę na tej Yennefer.
że tu, że tu zioła leżą przy okazji. Może uda nam się coś zabrać. Przystało. Trzeba wszystko brać, bo wszystko się może przydać. Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugros. To ten czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Mhm, na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę, parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi. Są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Myślę, że rozgrywka będzie nieraz wymagała od nas przygotowań do polowań na różne potwory i tak, tak, naprawdę dość ciekawie się zapowiada nasz wiedźmin. Wolni pod. Rzućmy okiem na mapę. Jedź, płotka! Strasznie podoba mi się to, że jest dubbing polski. Naprawdę w wielu grach po prostu brakuje tego. A nie tak szybko. A zwiększa to naprawdę w znaczny sposób nasz komfort gry. Jest tam to? Pewnie poszedł polować. Są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Mysław. Ty jesteś Mysław? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejszy. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają do zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwo? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś nilgardczyków zabitych przez gryfa?
A, już rozumiem. Wyście Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy. I strasznie za późno znów kogoś dopadną. No jak na zwykłe psy to nie wyglądają za dobrze. Psie sadło. A niby wychudzone, wygłodzone, nie? Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Przykro mi. Mam nadzieję, że to nie był ktoś bliski. Nie, wcale. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilfgaardczyków? Wiesz coś o tym gryfie? O, niewiele. To nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić, także nawet gryf nie z oczy. No, mamy tu ładne statko. Jeden leżał tam, pod pinkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. Ciemno od zakrzepłej kryi. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Biwa? No, brzmi jak kolejny pies. My zmierzamy już do kolejnego punktu. Na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się w kolejnych odcinkach. O! To jednak jeszcze nie wszystko. Potrwa nie tak szybko. Więc musieliśmy się cofnąć. Co my tu musimy jeszcze zbadać najprawdopodobniej coś jeszcze.
starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilgardczycy. Mamy tu jeszcze coś do zbadania. Niby wyglądałoby na to, że tak. Ciekawostka. Nie za łatwo zebrać ten miód. Zeżrą mnie chyba te pszczoły po prostu. Jest sposób. Moja nasz miodek spadł. Gniazdo gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Kości, krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wypluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilgardczyków w tym lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Troszkę nam się tu podziało. Ja się na dzisiaj już z wami żegnam. Zapraszam do oglądania następnego odcinku oraz do subskrypcji mojego kanału i do pozostawienia łapki w górę. Na dziś to już wszystko. Siemanko.